Cześć, to ja, niesforny Mikołajek, wierzcie mi. Nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego. A planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest każdy z was. Polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Jadwinia. Cześć Mikołaj! Cześć Mikołaj! Fajnie, że jesteście. No i co? Gdzie ten super podwieczorek? Moja mama się tym zajmuje, ale nie przejmuj się, wystarczy dla wszystkich. Mam nadzieję. Moglibyśmy zacząć, nikogo nie brakuje. Nie, nie zupełnie. Na kogo czekamy? Na Jadwinię. Żartujesz, dziewczyna? Przecież my nie bawimy się z dziewczynami. Och, doprawdy? A jakimi jestem, co? Bawimy się razem prawie codziennie, zapomniałeś? Ale ty to co innego. Nie jesteś prawdziwą dziewczyną. O? Przepraszam, spóźniłam się. To jest Chantal. Chciała się dla was zrobić nabóstwo, no i udało się. Tak. Prawda jest bardzo ładna. O, pozbierajcie się, chłopaki, to tylko laleczka. Mówisz tak, bo jesteś zazdrosna. Co? Bzdury gadasz? Jadwiniu? Och, dziękuję. Nie ma za co. Pewnie chce ci się pić. Taki upał. O nie, to dla mnie. Przykro mi. Bardzo dziękuję, Gottfriedzie. No to w co się bawimy? Zróbmy sobie rodeo. Widziałem kiedyś z tatą w kinie. Jest niesamowite. Zgadzam się. Ale kto będzie koniem? Masz tak okropny charakter, że będziesz super dzikim koniem. Wiesz, co ci ten koń zaraz powie? Przecież to prawda. Jesteś uparta. Przykro mi to mówić, ale nie masz pojęcia o tym, jak radzić sobie z chłopakami. Nauczę cię. Tak! Wiecie, zastanawiam się, czy nie lepiej zrobić wyścig koni zamiast rodeo? Dobra, nie wtrącam się. Nieważne. Zresztą na pewno wygrałby Eusebiusz. Eusebiusz? Chwila. Założę się, że jestem dużo lepszym koniem niż on. Jasne. Ty jesteś najlepszym, ale osłem. Wskakuj mi na plecy, Jadwiniu. Zaraz się przekonają, co potrafię. Chodź, damy im porządną lekcję. Dalej! Brawo, chłopaki! Teraz ja mogę spróbować? Nie, bawcie się beze mnie. Czuję, że jestem bardzo wyczerpana. Muszę się odświeżyć. Dlaczego chłopaki zawsze robią wszystko, o co ich poprosisz? Ponieważ jestem dziewczyną. Ale ja też! Tak, ale z tą różnicą, że ty nie umiesz korzystać z daru, który posiadamy. Myślisz o kobiecej intuicji? Nie, o manipulacji i wodzeniu chłopaków za nos, moja droga. Tak, czasem mi się udaje, kiedy boją się dostać ode mnie w dziób. Na początek musisz przestać się tak szamotać. Z chłopakami trzeba bardziej być subtelną, nie wahać się użyć swoich wdzięków. Mogłabyś na przykład, no nie wiem, zadbać trochę o siebie, zmienić fryzurę, wpiąć we włosy jakiś kwiatek. I będę wyglądać jak moja mama? Świetnie. Nie chcesz mnie słuchać, twoja strata. Ależ tak! Naucz mnie wszystkiego, co umiesz. Zgoda, ale będziesz robiła dokładnie to, co ci każę, zrozumiałaś? Tak, przyrzekam. Rączka! Ciasto już chyba gotowe. Mogę spróbować, żeby sprawdzić? Jeszcze odrobina cierpliwości, Alceście. Wie pani, nawet jeśli nie jest dopieczone, to nie szkodzi. Na pewno będzie mi smakowało. Ale jeśli chwilkę poczekasz, będzie o wiele lepsze. Mm.
Spójrz, widzisz ten kawałek ciasta czekoladowego? To jest największe marzenie Alcesta. Zachowaj się tak, żeby cię poczęstował. Ale jak? Moja droga, dziewczyna, która chce dostać to, czego pragnie, musi umieć czarować. Gratuluję, Alceście. Byłeś przed chwilą naprawdę świetnym koniem. Jesteś bardzo zdolny, wiesz? Nie fatyguj się, nic nie dostaniesz. A niby dlaczego? Przecież wystarczy dla nas. Ostrzegam cię. Pozwolisz? Och, jakie to szczęście. Spójrz, Chantal, masz przed sobą najsympatyczniejszego chłopaka z naszej paczki. O co chodzi? Tak, oczywiście, zapytam go. Chantal jest pod wrażeniem i chciałaby wiedzieć, jak ty to robisz, że jesteś taki... ładny. Kto ja? Ładny? No i taki skromny. Można powiedzieć, posiada wszystkie zalety. O co chodzi? Czy jest szlachetny? Tak, niewątpliwie. Jeszcze w to wątpisz? Chantal, jestem pewna, że Alcest bez wahania poczęstuje nas swoim ciastem czekoladowym. Jest taki miły. Czy się nie mylę, Alceście? Tak. I co, widzisz? O nie, nie uda mi się. Nie gadaj, twoja kolej. A niby co ja mam robić? Nie bawię się lalkami. Dobra, zaczynaj. Zrób tak, żeby chłopcy chcieli się z tobą bawić. To twoje zadanie. A dlaczego ty masz być policjantem? Bo mój tata jest policjantem i to ja mam gwizdek. Ja tam wolę być bandytą. Tak, będziemy bandą tych mścicieli. Chłopcy, może pobawicie się ze mną lalkami? Niech to będzie więzień i zostanie porwany podczas napadu. Niezła myśl. I zażądamy okupu za jej uwolnienie. Czekajcie, musimy ją przywiązać, żeby nie uciekła. Jasne! No i zrobione. Tym razem się udało. Chciałaś powiedzieć, że nic się nie udało. Zobacz, w jakim stanie jest Chantal. Musiałam się z chłopakami dogadać. Ach tak, doprawdy. Lalkami nie można się tak bawić. Przecież uprzedzałam cię, że nie potrafię bawić się lalkami. Delikatnie, spokojnie. Jak prawdziwa dziewczyna, tak. No dobrze, chyba się na tobie nie poznałam. To znaczy, że co? Że widocznie wolisz się zachowywać jak chłopak, więc nic nie mogę dla ciebie zrobić. Chodź, Rudeczko, zagramy w ogrodzie w nogę. Nie. Jestem dziewczyną, a dziewczyny nie grają w nogę. A to coś nowego. Tak normalnie to ty... Tak, ale zmieniłam się. Dobrze powiedziane. Być może dam ci jeszcze drugą szansę. Poszukuję kogoś odważnego. A po co? Żeby ściągnął Chantal z drzewa. Ktoś ją podrzucił i zaczepiła się. Chyba ci odbiło. Dobrze wiesz, że mój tata nie pozwala wspinać się na drzewa. Wielka szkoda. Rozumiem, że macie strachę. Czekaj, ja się tam wrzucę. Ja też! Najpierw ja. A nie się ważcie. To mój podwieczorek, mój ogród, a to jest moje drzewo. Dlatego tylko ja mogę iść po Chantal. Właściwie bardzo łatwo jest być dziewczyną. Dzieci, podwieczorek gotowy. Chwileczkę, a gdzie Rudeczka? Że co? Dokąd ona poszła? Tu jestem. Spóźnić się tylko po to, żeby być zauważonym, to takie banalne. Jesteś zazdrosna? Mikołaju, czy muszę ci przypominać, że dziewczęta obsługuje się w pierwszej kolejności? Uh-huh.
Proszę, Alceście, weź mój kawałek. Nie jadam czekolady, bo po niej można dostać pryszczy. Brawo! Zrobiłaś wielkie postępy. Ale żeby stać się damą, trzeba dużo ćwiczyć. I to wcale nie jest takie fajne. A ty czekasz na coś? Tak, na idealny moment do wyjścia, bo prawdziwa dama musi zawsze wyjść pierwsza. Jadwiniu, wracaj szybko, masz lekcję fortepianu, kochanie. Doskonale. Dziękuję za podwieczorek, Mikołaju. Jadwiniu, przykro mi, że się z tobą nie bawiliśmy. Mam nadzieję, że się nie obraziłaś. Przeciwnie, czułam się naprawdę wspaniale. A teraz do widzenia, Mikołaju. Dziewczyny są naprawdę skomplikowane. Ty też, Ludeczko? Dlaczego? Dziewczyna zawsze musi wyjść pierwsza. Nie wątpisz, że jestem dziewczyną, tak? Chyba tak. Rozumiem cię. Teraz, kiedy już nie ma dziewczyn, mogłabyś się nudzić. Mikołaj, chodź, zrobimy wyścigi! O, super! Fikołki są fajne! Patrzcie! O? Mowa, przecież to proste! Szkoda, że Jadwinia już poszła. Ona zupełnie nie ma pojęcia, do czego zdolna jest dziewczyna. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Best Film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsan.